przestrzeni kosmicznej za orbitą Marsa znajduje się kosmiczne gruzowisko zwane pasem planetoid lub asteroid. Według jednej z teorii jest to pozostałość po wielkiej kosmicznej katastrofie, unicestwieniu planety Faeton, która niegdyś istniała w Układzie Słonecznym. Uważa się, że planeta, która dała początek pasowi planetoid, musiała mieć średnicę około 6880 km, czyli nieco więcej niż Mars. Niektórzy wierzą, że istniało na niej życie, a jego potomkami jesteśmy właśnie my, mieszkańcy planety Ziemi. Jednak co tak naprawdę o nim wiemy? Otóż pas planetoid został odkryty dopiero w XVIII wieku. Dziś wiemy już, że znajduje się on pomiędzy orbitą Marsa i Jowisza, oraz że ponad połowę całkowitej masy pasa planetoid stanowią cztery największe znajdujące się w nim ciała niebieskie, czyli Ceres, Vesta, Pallas i Hygiea. Mają one średnice większe niż 400 km, a największa z nich, czyli Ceres, ma średnicę około 950 km i jest zaliczana do planet karłowatych. Jako pierwszy, teoria o destrukcji planety Faeton jako źródła pasa planetoid zaproponował niemiecki astronom Heinrich Wilhelm Olbers. Był on zresztą odkrywcą dwóch z największych znajdujących się tam planetoid, czyli Vesty i Pallasa. Na ten moment warto byłoby zadać sobie pytanie, czy istnieją jakiekolwiek materialne dowody na istnienie tej planety. Przecież gdyby na tej domniemanej planecie rzeczywiście istniało życie, moglibyśmy oczekiwać w tym gruzowisku jakichś jego śladów. Szczęśliwie dla nas, dysponujemy zdjęciami wykonanymi przez należącą do NASA sondę kosmiczną Dawn. Już zdjęcia wykonane z orbity Vesty spowodowały szeroką falę spekulacji. Odnajdywano tam nie tylko rozmaite anomalie, ale również obiekty w kształcie dysków częściowo wystające z powierzchni, lub nawet coś jak wrak samolotu. To jednak nie wszystko, ponieważ w 2015 roku sonda dotarła do planety karłowatej Ceres. To, co tam odnaleziono, było już o wiele bardziej interesujące niż dziwaczne kształty, które można było zwalić na zwykłą pareidolię. Okazało się bowiem, że naukowcy natrafili tam na dziwaczne świetliste punkty, stanowczo wyróżniające się na tle całej planety. Ponadto, dzięki zamontowanemu na pokładzie sondy Dawn spektrometrowi, pojazd był w stanie przeprowadzić obserwacje w świetle widzialnym i podczerwonym. Dzięki czemu naukowcy byli w stanie wykonać odwzorowanie rozkładu temperatur na powierzchni Ceres. Zdjęcia wskazywały na to, że było to kiedyś bardzo aktywne ciało niebieskie. Miały tam miejsce procesy geologiczne, które doprowadziły do powstania różnych rodzajów rzeźby terenowej w różnych regionach tej karłowatej planety. Sonda kosmiczna Dawn osiągnęła orbitę planety karłowatej Ceres dokładnie 6 marca 2015 roku. Zgodnie z oczekiwaniami powierzchnia tego ciała niebieskiego była pokryta licznymi kraterami, ale okazało się, że nie było ich tak wiele, jak spekulowali naukowcy. Jednak szczególnie istotne okazały się dwa nietypowe jasne miejsca na powierzchni, które były zlokalizowane w kraterze o średnicy około 92 km. Eksperci sugerowali wtedy, że więcej informacji na temat tych niezwykłych struktur usłyszymy już w następnym miesiącu, kiedy sonda Dawn miała zejść na około 13,5 tysiąca km od powierzchni tego globu. Zaproponowano wówczas, że są to po prostu kryowulkany. Jednakże z jakiejś przyczyny nikt nie chciał się podpisać pod tą hipotezą. W miarę upływu czasu pojawiało się też wiele szalonych teorii pokroju tej, że jest to po prostu miasto obcych. Całej sprawie nie pomogło odnalezienie kolejnych świetlistych punktów w zupełnie innej części tej planety. Już nieco później okazało się, że amerykańska agencja kosmiczna jest na tyle zdeterminowana, aby poznać prawdę na temat tych niezwykłych świetlistych obiektów na powierzchni planety Ceres, że specjalnie przedłużyli oni misję Dawn i zdecydowali, aby pozostawić swoją satelitę na kolejny obiekt wokół planety. W międzyczasie odnaleziono nawet tajemniczą prostokątną strukturę na powierzchni tej planety. Jednak wcale nie wpłynęło to na fakt, że ostatecznie, z braku lepszego wyjaśnienia, oficjele NASA zdecydowali, że świetliste obiekty obserwowane na powierzchni Ceres to po prostu kryowulkany. Czy oznacza to jednak, że taka jest prawda? A może, że Ceres to jeden z dowodów na istnienie mitycznej planety Faeton, a naukowcy przedwcześnie go odrzucili? Niestety, ale wiele wskazuje na to, że nieprędko się o tym przekonamy.